Siemano, z tej strony Mateusz Wolnikowalski i witam Was w kolejnym odcinku z serii Match Attacks 2024. Tym razem do Empiku zawitały takie ekopaki. Mam je w liczbie 3 sztuk. Zobaczymy, czy coś ciekawego z tego wyleci. Na odcinku postaram się otworzyć co najmniej 2, może i nawet 3, jeżeli będą dobre dropy. Nie przedłużajmy, zabierajmy się za otwieranie i trzymajcie kciuki, że coś dobrego tutaj mi wypadnie i powiększę swoją kolekcję. To lecimy, może zaczniemy sobie od środkowego boksa. No. I w takim boksie znajdują się tutaj 3 saszetki. No i ta jedna karta limitowana. Lecimy od pierwszej saszetki. Kodzik na bok. Diego Costa, Julian Reyerson, Reynildo Madava, Leonard Trossard. Do tego mamy Joe Willock, Daniel Carvajal, Wojciech Szczęsny z Juventusu. O, i tutaj nam się, że tak powiem, trafił Marcus Rashford, ale wcześniej jest Paulo Dybala. I taki mały spoiler, bo wcześniej Marcus Rashford Black Edition, nie mamy go, więc świetna sprawa, że się trafia. Mamy kapitana Nicolasa Otamendi z Lizbony Playmakera oraz kartę Legendary Moment Patryka Kluiverta, którą już posiadam. Rashford nam idzie do koszulki na sztalugę. I żeby się ładnie to prezentowało na filmiku. Druga kasetka. Nordi Mukiele. Minjae Kim z Bayernu Monachium, Luis Alberto z Lazio, Douglas Luiz Aston Villa, Harvey Elliott z Liverpoolu, Jadon Sancho z Manchester United, Martin Zimbimbandimi z Espanyolu oczywiście, Henryk Mkhitaryan, karta herbu Lipsk, Playmaker Luka Modric, next gen w postaci Andreasa Sielderupa z Sportingu Lizbony i karta Heritage, jest to Rafa Silva również ze Sportingu. Tu coś nam się już pokazało, ale dobra, za chwilkę. Tutaj Calvin Bassey, Timo Werner, Emerson Palmieri, Connor Goldson, Jack Grealish z Manchesteru City, William Carvalho z Betisu, Olivier Giroud z Milanu, mamy kapitana Dusana Tadicza z Ajaxu, karta Parallel, Gabriel Martinelli z Arsenalu oraz Finisher i Man of the Match Felipe Anderson. No i mamy tutaj teraz kartę limitowaną. Jest nią zawodnik Salzburga, a jest nim Noah Okafor. Karta limitowana. Wlatujemy teraz z drugim boksikiem. Może tym razem będą saszetki. Niestety mamy też tylko 3. No to lecimy. Otavio, Mats Hummels, Memphis Depay, Atletico, Borna Barisic,
Gundogan. Mamy herb Barcelony. Kartę Eliminator Antonio Rudiger. Next Gen Dwayne Rensch z Ajaxu. Oraz karta Stoklap John Stones nam się tutaj przytrafiła. Kolejna karta Stoklap do kolekcji. Dobra, jesteśmy z powrotem. No i co? Aha, przepraszam, przecież tu jeszcze mamy dwie saszetki i kartę limitowaną. Hugo Ekitike, Kingsley Coman z Bayernu. Mamy piłkarza z Lazio, Jorginho, Sandro Tonali. Diego Hernandez, kapitan Anders Ulmer z Lipsku. Mamy kartę Butler, Declan Rice. Kartę Man of the Match, również Declan Rice. I karta Hertic Pepe z FC Porto. No i trzecia saszetka. Mamy jakiegoś zawodnika z Milanu na końcu, z tego co widziałem. Dani Olmo z Lipsku, Emiliano Martinez, Aston, Ibrahima, Konate, Victor Lindolf, Amar Dedic, Mateusz Reis. Mamy herb Realu Madryt, do tego karta Parales Jack Grealish, Eliminator Jose Maria Jimenez i karta Cult Hero Gattuso z AC Milanu. No i czas na saszetkę z kartą limitowaną. Jest nią pomocnik Newcastle. Bruno Guimarães jako karta limitowana. No to dobrze, jak mamy, to polećmy już też z tą ostatnim ekopakiem. Może tym razem coś się trafi, chociaż tym razem również nie mamy nic specjalnego poza trzema saszetkami i jedną limitką. Ale może nam coś wyleci ciekawego. David Raum, Marius Wolf, Saul Niguez, Ake, Ronald Araujo z Barcelony, Pedro Gonçalves, kapitan Lautaro Martinez z Interu. Mamy kartę finishera, jest nią Sebastian Heller. Finisher tutaj nam idzie, finisher. Do tego legendary moment Zinedine Zidana, również tą kartę posiadam. Oraz karta Hertic Toni Kroos z Realu Madryt. Filip Max, Eder Militao, Federico Di Marco z Interu, Borja Iglesias z Betisu, herb West Hamu, Eliminator Manuel Akanji oraz karta Next Gen Adam Chlożek z Bayernu Leverkusen. Ostatnią saszetką już z tych boksów Danielo Pereira, Jamie Bion Gittens z Borussii, Carrasco, Alexander Arnold, Varane, Kerrer, Maignan,
troszkę nam się tutaj rozsypały. Rozsypał nam się stosik bazówek. Immobile z Lazio, mamy Guardiana, Nick Pope z Newcastle. Do tego Man of the Match Danilo Pereira. No i pod spodem jest karta The 100. Mamy Nicolo Barella jako karta The 100. Dwa koszuleczki i na sztalugę. No i ostatnią kartą jest limitka. Zawodnik Rangers, obrońca. James Tavernier jako karta Limited Edition. No i co, kochani, to by było na tyle. Otworzyliśmy 3 ekopaki. Nic specjalnego nam tu nie poleciało poza Marcusem Rashfordem jako Black Edition oraz dwoma kartami 100 Club. John Stones oraz Nicolo Barella. Tak to się prezentuje. Dzięki za dzisiaj i do następnego. Na razie.